Dzień dobry, drodzy słuchacze. Ja nazywam się Natalia Kuźnik. Słuchacie mojego podcastu Pierwsza Randka, w którym rozmawiam z chłopakami o związkach i relacjach na każdym etapie. Od pierwszej randki do rozstania. Chcę z pomocą moich gości pokazać męską perspektywę na ten temat i skonfrontować nasze, kobiece wyobrażenia i domysły z prawdą po tej drugiej stronie. Mam nadzieję, że razem uda nam się zainspirować Was i nas do podjęcia kolejnej próby. Dobry, proszę państwa. Um, dzisiaj przychodzę z y, tematem nieco innym, ale jakże istotnym. Um, wobec tego, co dzieje się generalnie w Polsce i na świecie w czerwcu, y, pomyślałam sobie o tym, kogo mogłabym zaprosić do takiego czerwcowego specjalnego y, pride-odcinka, aby. Porozmawiać trochę o tym, o czym jeszcze nie rozmawiałam, i, i trochę pokazać Wam ym, perspektywę na, tym, na to, o czym sobie tutaj rozmawiamy zazwyczaj czyli na y, relacje i związki z takiej strony, z której jeszcze może trochę o tym nie opowiadaliśmy. I w ten sposób. Ym, Moim gościem dzisiejszym na pierwszą randkę dzisiaj zaprosiłam Kacpra Potemskiego, który jest transseksualnym aktywistą, czy tak mogę cię przedstawić? Oj oj, nie, transpłciowym. Nie używamy określenia transeksualnym. Dziękuję. Transpłciowy. Transpłciowym <laughs> aktywistą, tak? Jaka jest różnica? Czy tak. możemy od tego zacząć? Nie mówi się transseksualny z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że transseksualizm jako taki był oznaczony w ICD-10, czyli jakby takim diagnozowaniu, czy w ogóle wcześniej był diagnozowany jako zaburzenie, więc transseksualizm był w medycynie jako zaburzenie, traktowany jako zaburzenie tożsamości płciowej i od tego roku już oficjalnie nie jest w diagnozowo nie jest jako diagnozowane jako transseksualizm. Natomiast już od jakiegoś czasu nie jest w ogóle traktowane jako zaburzenie. To jest pierwsza rzecz. Druga mm -hmm. rzecz jest taka, że dużo osób transseksualne osoby traktowało jako te osoby, które przechodzą korektę płci, czy to medyczną, czy to prawną, czy jakkolwiek, głównie medyczną i prawną. Natomiast jakby transpłciowość to nie są tylko te osoby, które poszły do lekarza i biorą hormony, to są również osoby, które nie Niekoniecznie muszą, chcą albo mogą zmieniać, dokonywać tych zmian takich widocznych, że tak powiem. No i po kolejne. Tak, tak. No i po kolejne przez ten przed przyrostek, że tam jest seksualizm, to, było to niektóre osoby myślały, że mm, to jest taka orientacja seksualna. Nie? Jakby totalnie nie, tożsamość płciowa, no. orientacja seksualna, to są totalnie różne rzeczy. No i nie dla niektórych osób po prostu to określenie transseksualizm nie kojarzy się dobrze. E I ogólnie tego nie używamy, używamy właśnie określenia osoby transpłciowe, które odnosi się już do wszystkich osób, e które, nie so ma które mają inną płeć niż ta, która została im przypisana przy urodzeniu. Proszę. Ile od razu się możemy dowiedzieć? No, bardzo dziękuję za y, każdą korektę i będę bardzo wdzięczna, bo oczywiście to jest też dla mnie temat na prywatnie i mhm. zawodowo nowy, więc się go uczę. Y, I tak samo myślę, że osoby, które będą słuchać naszej rozmowy, też dla nich to będzie prawdopodobnie przynajmniej dla części nowy temat, więc też pewnie mhm. y, będzie się będzie to super, żebyśmy się mogli wszyscy dowiedzieć, jak rozmawiać na ten temat przede wszystkim mądrze. I to jest trochę mhm. takie, taka strona, od której chciałam zacząć tą rozmowę. Jak. co mieć na uwadze, jak, jak po prostu rozmawiać na ten temat mądrze, żeby coś wnosić do dyskursu, i aby. Um, no nie robić, wiesz, takich błędów w pierwszym zdaniu, na przykład, jak ja zrobiłam. Jesteś aktywistą, czyli jesteś też osobą, która poniekąd wprowadza ten temat do dyskursu, po prostu takiego mainstreamowego, tak możemy powiedzieć. Staram się. <laughs> Twoją rolą i i trochę misją z tego, co rozumiem i z tego, co, co obserwuję, co robisz, jest trochę też to, żeby osoby transpłciowe czuły się lepiej, bezpieczniej, bardziej akceptowane. Mhm. Y więc jakby ucząc się tego tematu i poznając go, chciałabym trochę w imieniu y tych, którzy może nie do końca wiedzą, po prostu zacząć od tego. Jak robić to dobrze, jak rozmawiać dobrze na ten temat, mądrze? E, wiesz co, no myślę, że warto w ogóle zacząć od tego, żeby e, samemu się wszystkiego, w sensie na tyle, ile można, żeby samemu się dowiedzieć, bo ja też się dowiadywałem sam wszystkiego. Wiesz, no nie poznałem nagle osoby transpłciowej, która mi to wszystko powiedziała, to się stało w późniejszym czasie jak najbardziej, no ale zaczynałem grzebać w internecie, wpisując właśnie chociażby sformułowania transseksualizm. E, mm -hmm. I... No dosłownie, po prostu warto sobie przeczytać, co piszą inne osoby, osoby transpłciowe głównie na ten temat, bo myślę, że to te grupy społeczne, których temat dotyczy, powinny się najbardziej na ten temat wypowiadać i powinny być z tego tytułu też słuchane, bo ten temat ich dotyczy. W Polsce mamy kilku transpłciowych influencerek i kilka... Kilka influencerek e, oraz kilka osób niebinarnych, które robią rzeczy w internecie. E, I mamy też e, platformę tranzycja.pl, która tę wiedzę na temat transpłciowości dostarcza w taki e, sposób bardzo wiedzowy, poparty źródłami, komentując na przykład wiesz, to co piszą seksuolodzy i seksuolożki na temat transpłciowości i mamy tych, te osoby influencerskie, które mówią tak jak ja na temat transpłciowości z własnego doświadczenia, pokazując, że hej, to jakby nie jest wymysł na papierku, jakby jestem tutaj, żyję i jestem obok Ciebie też i myślę, że od tego warto zacząć właśnie dowiadując się Ile mogę jako ja, ile mogę wyszukać, dopytując że, o rzeczy, które, o które chcę dopytać, chociażby pisząc do mnie, jakby mam mnóstwo osób, które po prostu piszą do mnie, żeby zapytać o dodatkowe rzeczy e, czy rozwiedzić jakieś swoje wątpliwości. No i po kolejne jak zaczynamy jakąś tam relację z osobą transpłciową, poznajemy kogoś, kto, kto jest osobą transpłciową, no to już tutaj wchodząc w głębszą relację, gdzieś tam nie mówię tutaj stricte romantyczną, mhm. ale również czy przyjacielską, czy inną, no to warto właśnie na tyle, ile czuje się przestrzeni w tej relacji, pytać. I rozwiewać swoje własne wątpliwości. No i podchodzić do tego, że hej, to nie jest mm, właśnie tak zwana zmiana płci, czy to nie jest coś, co jest na papierku, czy coś, co jest wymyślone, tylko jakby to jest coś mojego, prywatnego, e, indywidualnego przede wszystkim, bo tranzycja mm, i rodzaje tej tranzycji są, no jest tego tyle, ile jest osób na świecie i po prostu mm, transpłciowość nie jest częścią mojego charakteru, ale jest częścią mnie. I mnie w pewien sposób opisuje, więc ym, podchodzić właśnie do tego kurczę, jak no do każdej normalnej rzeczy. Nie wiem, tak jak kogoś interesuje taniec, to podchodzę do rzeczy związanych z tańcem, wiesz, na zasadzie poznaję kogoś i yy, jakąś osobę transpłciową, i wiesz, nie stawiam tego jako jakiś taki mur nie do przeskoczenia, tylko mm -hmm. właśnie coś ciekawego. Ale personalnego, więc tak warto mieć taką wrażliwość na to, co osoba mówi, czuć jakby granice dobrego smaku, chociażby, i no, zwyczajnie myśleć na dobrą sprawę. Wiesz, jak ktoś nie naumyślnie się pomyli, czy nie ma jakiejś wiedzy, tak jak chociażby tutaj na początku podcastu, to, to nie jest coś, co od razu trzeba skreślać. W sensie, jak ja wiem, że ktoś robi to z niewiedzy, to mm -hmm. mam taką. Dużo większą dozę wyrozumiałości niż do kogoś, kto robi e, takie błędy e, specjalnie, naumyślnie, żeby kogoś skrzywdzić. E, no i pozostaje jeszcze e, kwestia: tylko tego, że te osoby transpłciowe, przy których na przykład się pomylisz, to e, nawet jeżeli robisz to właśnie niespecjalnie, no to trzeba pamiętać, że my też mamy swoją wrażliwość. Jeżeli e, coś mnie zaboli i nie wiem, trafisz totalnie w zły dzień, mhm. kiedy powiesz coś takiego wiesz, co, co będzie dla mnie szpilą to ja mam prawo czuć swoje emocje i powiedzieć, wiesz, no jakby zareagować może trochę nieadekwatnie mm -hmm. do sytuacji, ale, e, ale jakby to są wciąż moje emocje i mam do nich prawo, nie? Z tego, co ja obserwowałam i czytałam, to, że tak jeszcze dorzucę takie, taką swoją cegiełkę, to wydaje mi się, że istotne jest tutaj też to, żeby nie tworzyć kalek i wzorców, tylko do Każdego człowieka podchodzić bardzo indywidualnie, i ym, to, że na przykład poznaliśmy historię osoby A i ona przebiegała tak i a tak, a nie inaczej, to osoba his historia osoby B może być zupełnie inna i też wrażliwość tych osób może być zupełnie inna, więc jakby każdego człowieka trzeba poznać od nowa. Myślę, że tak No, zdecydowanie tak. Prawda? Dokładnie. I jakby nie tyczy się to tylko kwestii transpłciowości, ale jakby każdej kwestii. Wiesz no nie prowadzisz już ten podcast dosyć długo. Czy udało Ci się stworzyć jedną e, niezmienną, nie wiem, jakąś zasadę w sensie zespół zasad, e, które m, działają na 100% w każdej sytuacji e, i w każdej relacji? Mam jedną. Mam jedną taką, którą, która nie, nie do końca jakby wychodzi jednoznacznie zawsze w, przy każdej rozmowie, ale wydaje mi się, że ona jest pod spodem wielu z nich. A mianowicie jest to taka zasada, że każdy człowiek niezależnie od tego, jaka jest jego ścieżka i niezależnie jakie wybiera rozwiązania tak naprawdę w życiu szuka miłości. I to jest to, w co ja nie chcę powiedzieć wierzę, ale co jakby, do czego się przekonuję przy każdej kolejnej rozmowie coraz bardziej, że to jest takie jest jednak super ważne dla wszystkich. No tylko jeszcze tutaj zależy, ja bym tylko tak trochę dyskutował na no. ten temat pod kątem tego, czy jak, jak definiujesz tą swoją miłość? Tą, Niekoniecznie to, miłość, to musi być miłość szuka. romantyczna. Oczywiście, że nie. To może być miłość ymm, rodzinna, to może być miłość do przyjacielska, ale takie ciepłe, pełne akceptacji uczucie jest czymś, ymm, co w życiu każdego człowieka jest bardzo ważne, mimo że niektórzy na przykład nie chcą się do tego przyznać na niektórych etapach swojego życia. <laughs> no właśnie, bym to nazwał tą właśnie akceptacją bezpieczną przestrzenią. I, i że tego faktycznie każdy z nas może szukać, że miejsca w którym się czu... możemy się czuć bezpiecznie i możemy być sobą, nie? A czy będzie to miłość romantyczna, przyjacielska jakakolwiek, to wiesz, to nawet nie musi być miłość na dobrą sprawę, nie? Tylko z drugiej strony trochę to bezpieczeństwo i, i poczucie akceptacji jest definicją miłości, trochę więc jest, to takie myślę. jest. No to jest bole trochę, <laughs> więc to wiesz za każdym razem no może tak, być trochę tak. inaczej. No ale zawsze jest to właśnie, zawsze jest to inaczej i u każdego człowieka jest to inaczej. Tak. I niezależnie czy jesteś osobą transpłciową, czy cispłciową, to jakby każdy z nas jest po prostu inny i to, to życie ma prawo przeżywać jak chce. Oczywiście. Um, ale jeżeli jesteśmy już przy temacie trochę związków i relacji i miłości, to czytałam sobie trochę o tym, jak, um, jakie były początki tej relacji, w której jesteś. I to jest piękna historia, w zasadzie, em, ale inna na wielu poziomach od tych, które i słyszałam i znam, bo z tego, co zrozumiałam, to jakby wasze początki zrodziły się z takiej bardzo mm, szczerej otwartości? Na, od, od samego mhm. początku, w zasadzie? Jak, no, to znaczy, w ogóle, jakbym miał powiedzieć, to cała moja poniekąd działalność w internecie się zaczęła właśnie chyba od szukania miłości, czyli tej akceptacji i przestrzeni e, to, to tak w ogóle na marginesie bo ja po prostu przed tranzycją uznałem, że dobra, w dupie to mam, nikt mnie nie będzie chciał ale przynajmniej ze so to ja ze sobą spędzam resztę życia i e, nawet jeżeli nikt mnie nie będzie chciał dlatego, że jestem transem to ja przynajmniej będę wiedział, że kocham siebie i zrobiłem dla siebie wszystko, co najlepsze i w zgodzie ze sobą. E, I no cóż, e, tak, tak wyszło, że stwierdziłem, że spoko, e, trochę się boję, że nie wiem, boję się tego, że pójdę gdzieś na miasto, nie wiem, pójdę z kimś na randkę, komu się nie wautuje wcześniej. Jako osoba transpłciowa to też jest ze swoją drogą e, fajny temat do poruszenia. E, więc co zrobię? Napiszę wszędzie, ale to, w sensie boję się, że pójdę na taką randkę i trafi się ktoś, kto mnie znał jakby wiesz z dzieciństwa, czy mm. ze szkoły, gdzie nie byłem, nie byłem wyautowany, nie podejdzie do mnie i nie wiem, nie przywita się do, ze mną i nie powie siema, dead name, czyli to moje imię, które zostało mi nadane po urodzeniu. I stwierdziłem, dobra, skoro ja się tego boję, to zrobimy na odwrót, wszędzie, ale to wszędzie, gdzie tylko mogę, napiszę, napiszę że jestem transem. No jakby tak się zaczęło, jak już napisałem na Instagramie, na TikToku. I tam sobie dla Beki coś robiłem, no to zacząłem, zaczęło to ludzi interesować. Ale moja, moja historia ze Stewą się, zaczęła się od tego, że zmaczowałem się z jej osobą znajomą na, na Tinderze, bo Stewa nie miała tak młodych chłopaków w wyborze, że tak powiem, więc nawet nigdy się nie znaleźliśmy na nim. A później właśnie na Napisałem do niej na insta tak zupełnie przypadkiem, bo na początku nawet nie wiedziałem, że zmaczowałem się na Tinderze z jej, z jej koleżanką, nie. Więc super śmieszna, super śmieszne story, mega przewrotne. Ale nie pamiętam, jakie było pytanie. Przepraszam. Pytania w zasadzie nie było, bo ja tak zaczęłam, jakby zahaczyłam o to, ale jeszcze, jeszcze tam szłam i trochę przejęłeś pałeczkę. co jest super. Um. <grym> Ale to co mnie bardzo ujęło w waszej historii to jest ta otwartość od początku. Ym, czy myślisz, że to jest to trochę może zabrzmi jak takie wiesz trywialne pytanie, ale mimo wszystko ym, myślę, że ta hist wasza historia może być na tyle inspirująca dla innych, że może warto sobie jakby to nawet tak powiedzieć na głos literalnie. Yy, czy myślisz, że taka otwartość od początku Dotycząca tego, kim jesteśmy, ym, może nam ułatwić budowanie relacji i związków, czy to może być wyzwanie? Wiesz, co? Yy, no, ja odkąd jestem szczery od początku do końca, czyli przede wszystkim szczery sam ze sobą, czyli szczery z tym, że jestem osobą transpłciową, to dopiero teraz jestem w stanie tworzyć bezpieczne, zdrowe relacje. Oczywiście cały czas się ich uczę, ale no, jakby to była taka podwalina, która powodowała, że ani ja, ani osoba, z którą byłem w relacji, nie czuliśmy się dobrze. I to nie jest kwestia tego, że ją okłamywałem albo siebie okłamywałem, tylko zwyczajnie nie wiedziałem, że mogę być transpłciowy i że jakby to co siedzi we mnie w głowie i te moje poczucia wszystkie, to że mają na to nazwę, wiesz o co chodzi. Mhm. Natomiast Wiesz co? No, jakby na pewno ułatwia. To jest zdecydowanie i uważam, że bycie szczerym y, zawsze popłaca y, i umiejętność komunikowania tej szczerości też jest mega super. No ale to wszystko zależy od tego. Y, w sensie, na przykład nie byłbym obrażony, jeżeli ktoś, y, tworząc, zbudując ze mną nową relację, nie powie mi od razu o wszystkim. Mm -hmm. Bo może się nie czuć się swobodnie przy mnie, bo może, nie wiem, nie czuć, że chce o tym w ogóle mówić, może to jest jakaś jego nieprzepracowana trauma, a może w ogóle sobie nie zdawać z tego sprawy. Więc wiesz, to ode mnie ale to jest moja praca w danej relacji, y, żebym. Zbudował na tyle bezpieczną przestrzeń i fajną, żeby ta osoba chciała o tym opowiadać mhm. i czuła, że może, i czuła się wysłuchana za każdym razem, a do tej osoby należy to, czy, czy chce o tym mówić, czy nie. Niemniej jednak, bycie tak otwartym na, od początku jest przerażające czasami. Odsłanianie Dlaczego? siebie, w swojego wnętrza, swoich. Ym, Trudnych historii, swoich trudnych doświadczeń. Czas z mojej perspektywy, przynajmniej, jakby mogę mówić o, o sobie, bo tak mi jest pewnie najłatwiej, to jest często równoznaczne po prostu z takim przerażeniem tego, że zostaniemy odrzuceni. Hmm, ale chciałabyś się kolegować, koleżankować z kimś, kto nie akceptuje tego, kim jesteś? Nie chciałabym, oczywiście, ale mimo wszystko wydaje mi się, że um, kurczę, no, że to jest jednak bariera, że jakby oczywiście um, wszyscy mamy w głowie to, że przynajmniej w teorii, że um, chcemy tworzyć związki czy relacje, jakiekolwiek romantyczne czy nie, z ludźmi, którzy akceptują nas takimi, jakimi jesteśmy, z ludźmi, którzy. Um, też są tak samo prawdziwi jak my, i dzięki temu mhm. możemy tworzyć takie prawdziwe, jakby super bezmaskowe, tak to powiedzmy, relacje, ale no jest ten lęk zawsze. Jest ta trema. No jest to, to, to... A to, to jest lęk przed odrzuceniem po prostu. W sensie, myślę, że to właśnie się wiesz, bierze z wielu rzeczy i to są rzeczy być może do przepracowania zwyczajnie na terapii. E, gdzie właśnie masz lęk przed odrzuceniem, gdzie masz na przykład właśnie nieprzepracowane coś, a być może, nie wiem, masz poczucie wstydu za to, e, nie wiem, że coś tam lubisz, albo czegoś nie lubisz. Mhm. E, no tylko pytanie, czy warto się w sensie czy jakby jakich rzeczy my faktycznie powinniśmy się wstydzić w życiu a jakich nie bo no z mojego doświadczenia wiem że wstydzić się mogę tylko rzeczy e, i, które powiedzmy zrobiłem e, krzywdząc kogoś mhm. e, w sensie że skrzywdziłem kogoś tym co zrobiłem a tym jakby kim jestem co lubię a czego nie lubię to e, no jakby nie ma tam powodu w ogóle do, do wstydu a e, Natomiast myślę sobie też, że e, fajnie właśnie wiesz, jak, po, jak podchodzisz już do tego, że OK, mówię ci to, jak nie polubisz, albo jakby re, do ciebie już należy reakcja, jak zareagujesz na to, co, o, o czym ci mówię, ale jeżeli zareagujesz nie w porządku, to ja wiem, że nie chcę się z Tobą znać dalej, nie? E, więc mówię Ci coś ważnego dla mnie, a Ty, jakby do Ciebie zależy, od, od Ciebie zależy dalsza droga, więc jakby nawet na dobrą sprawę wiesz. W, Mówiąc o tych rzeczach od razu, po pierwsze, od razu poznajesz, jakby, background osoby, z kim się chcesz poznać, a po drugie, wiesz, śmieci same się wynoszą. Więc jeżeli na początku relacji wiem, że ktoś nie zaakceptuje tego, że jestem transpołudziowy, to jakby mogę władować swój czas i energię na to, żeby tą relację budować. Czemu mam to czemu miałbym z tym? w tym, sensie jakby to jest ok, zwlekać z tym, nie autować się i nie mówić, nie mówić o tym, że jest się osobą transpłciową, natomiast to jest moje prywatne podejście, czy jakby to, że jestem transpłciowy, czy to, jaką mam historię rodzinną, jakie mam nie wiem, zaburzenia powiedzmy psychiczne, czy inne różne takie rzeczy, no to wolę mieć to powiedziane od razu, bo przynajmniej wiesz, nie właduję dwóch lat swojej pracy w relację, która u samej podstawy no nie była w porządku wobec mnie, nie? Czy uważasz, że w relacji zwłaszcza romantycznej są jakieś granice wsparcia, które sobie nawzajem oferujemy, dajemy? No myślę, że granicą to jest to, jakby że daję wsparcia, a nie robię czegoś za kogoś. Że jakby jestem w stanie wysłuchać wszystkiego, ale na przykład niektórych rzeczy nie jestem w stanie naprawić, a tym bardziej nie jestem w stanie zrobić czegoś za kogoś. Więc, na przykład, w epizodzie depresyjnym mojej osoby partnerskiej, jakby jak najbardziej wspieram ją na co dzień i, i robię wszystkie rzeczy, żeby tej osobie było jak najlepiej. Natomiast niektóre, wiesz, rzeczy mówię, hej. A może pomyślisz o terapii. Może, może warto pójść z tym do psychologa albo psychiatry. Więc jakby tak, no wsparcie, wspieranie, ale nie robienie za kogoś. Zastanawiałam się nad tym ostatnio, um, dlatego, że um, chodził mi po głowie taki temat, jak jakby w zasadzie żyjemy w takich czasach, że każdy wchodząc do. Każdy to jest może duże słowo, ale duża część z nas wchodząc do, do jakichś relacji, nosi ze sobą jakby swój plecaczek tych różnych problemów, stanów lękowych, depresji, różnych historii. I no. ym, widziałam i widzę relacje, które mają taką tendencję do trochę takiej. Ym, Wewnątrz relacyjnej terapii rozumiesz o mhm. co mi chodzi? Że jedna osoba przeprowadza trochę drugiej taki, um, taki porządek w głowie. I zastanawiam się, gdzie leży taka granica tego, że coś już jest zbyt zbyt dużą odpowiedzialnością wiesz co, ciężko mi tutaj powiedzieć, bo no nie jestem psychologiem, ani psychiatrą eee, hmm. no myślę, że wiesz jakby właśnie wciąż inaczej wsparcia, inaczej robienie za kogoś i wkładanie mu do głowy e, takich rzeczy, że musisz tak, a nie inaczej, a inaczej jest powiedzenie, hej, jeżeli nie masz siły iść dzisiaj do pracy to a masz możliwość wzięcia wolnego to po prostu weź sobie wolne i odpocznij, dzisiaj jutro, przez tydzień, jeżeli będziesz potrzebować, wiesz, inaczej niż e, bierz wolne i ja dzwonię do szefa i e, załatwiam ci urlop, bo widzę, że nie jesteś w stanie iść do pracy. Chyba, że ta osoba cię poprosi, nie? Jakby twoja osoba partnerska mm -hmm. ci mówi, kurde, nie jestem w stanie zadzwonić, nie? I widzisz, że napad lękowy się zbliża. Tak. E, no to wtedy jakby jest inna też sytuacja. No jakby wszystko jest w ogóle dostosowane, wiesz, indywidualne i tak dalej. I z drugiej strony tak sobie myślę i patrzę na swoją relację i ja wiem, że przepracowuję pewne rzeczy w tej relacji, które mnie triggerują, a które się działy ze mną od małego na przykład, mm -hmm. nie? W sensie tam relacje rodzinne czy coś. A czy to jest złe, że je przepracowuję? Nie, bo nie, myślę, jestem tego jest świadomy. A jeżeli jeszcze nie? sam przepracowujesz to w sobie chyba, o, tak mi się wydaje, to... Znaczy... Wydaje mi się, że relacje są w ogóle mocno trygerujące, zwłaszcza te romantyczne, i one wyciągają z nas bardzo dużo takich rzeczy, które jeszcze powinniśmy przepracować. Mhm. I to jest chyba dobrze, bo one wtedy nam pomagają się rozwijać. Zdecydowanie. Nawet jeżeli to no, jest trudne. Myślę, że jak, Wiesz co, myślę, że jakby tutaj w ogóle podstawą tego wszystkiego jest to, jaki masz związek i co sobie dajesz i jakby jakie są najważniejsze twoje wartości, własne twoje wartości w związku. No właśnie, jeżeli e, mówimy bo... o tym związku, to czy możesz mi powiedzieć, jakimi wartościami jakby ucementowany jest twój związek? Jak, jakie są najważniejsze no zasady? którym To znaczy nie mamy tych zasad spisanych na kartce, mm -hmm. wiesz, powieszonych na drzwiach w domu. Bomyślam się. Mm ale myślę, że to też nie są takie zasady, wiesz, przegada znaczy przegadane na pewno, ale nie jako zasady, tylko tak ogólnie. Mm -hmm. e, myślę, że my ze Stewą mamy e, jakby taką samą potrzebę i dynamiki związku i bardzo podobne potrzeby jakby w relacji. I mamy, wiemy o tym, bo przegadaliśmy temat swojego dzieci, dzieciństwa wzdłuż i wszerz przez pierwsze kilka miesięcy naszego związku i właściwie teraz chyba wiemy już wszystko. Na ten temat przynajmniej. I mogliśmy zauważyć takie pewne podobieństwa u siebie, a jednocześnie sami dajemy do tej relacji bardzo podobną dynamikę. To znaczy, potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa i takiej. Wiesz, takie umówienia o sobie o największej pierdole. Ja na przykład mam tak, że jeżeli czuję, że nie wiem, stało się coś, jest coś, o czym trochę się boję powiedzieć mojej osobie partnerskiej, to, to tym bardziej chcę jej o tym powiedzieć, bo już się czuję, że jakbym coś ukrywał. Nawet wiesz, jeżeli to jest, nie wiem, rzecz na zasadzie Kurczę no, jesteśmy weganinami, kupiłem sobie no, rybę, nie, nie zdarzyło się taka, nie zdarzyła się sytuacja, żebym w sensie bał się powiedzieć o, o czymś takim, no ale wiesz, wyobrażam sobie, że skoro ja przeszedłem trochę na weganizm dla niej, mhm. powiedzmy, bo to tak w dużym skrócie em, dla logistyki no to mówiłbym, wiesz m, tak, głównie dla logistyki, dla logistyki, a potem, bo w sumie fajnie. Em, ale no, jakby mogłaby się zdarzyć sytuacja, że nie wiem, kupiłem sobie batonika e, i bałem się, boję się jej o tym powiedzieć, nie? I, mm, no, jakby bez sensu, bo to tylko we mnie siedzi, wiesz, i tylko Cię trzyma z tyłu głowy i zjadłeś batonika, zjadłeś batonika, nie? A jakby to miało być przyjemne doświadczenie, bo jakby to, że jest się ogólnie weganinem, czy jakby mamy. Te zasady weganizmu, takie swoje, powiedzmy, to nie uważam, że byłoby to coś złego, że jakiś weganin zje batonika, który jest niewegański, ale niech ma tą przyjemność i niech nie czuje winy i poczucia winy za to, że, że to zrobił. E, więc no jak, jakby się zdarzyła taka sytuacja, to totalnie wiesz hipotetycznie. I czułbym się, że głupio z tym, żeby jej to powiedzieć, czy jakbym to, że, że to ukrywam, to tym bardziej bym poszedł do niej, bym jej to powiedział. Więc wiesz, takie e, zaufanie oparte na tym, że ja jej nie daję żadnych powodów do tego, żeby mi nie ufać. Zawsze jestem, jak się deklaruje to ten, to, to jakby ta deklaracja jest słowna. E, jak wiesz, nie wiem, dużo, nawet dużo z kimś rozmawiam, nie przez, e, przez social media. E, i jakby ona, jakby czuć, że, że rozmawiam na przykład z jedną osobą i ciągnę jakiś wątek, no to powiedzmy, w niezdrowej relacji, można by było się czuć, że wiesz, że jakby, nie wiem, buduję sobie jakąś inną, odrębną relację mm. od, od tej, którą mam tutaj, nie? Więc na przykład, nie wiem, to, to jest dla mnie logiczne, że przychodzę do niej. No, w ogóle ostatnio gadam bardzo dużo z, z Michałem, nie? I, I ten. I tak to wygląda, nie? Więc jakby. Zapobiegawczo wręcz czasem mówimy sobie o pewnych rzeczach, a jednocześnie jakby szanujemy te swoje różne granice, ale też to, że jakby każdy z nas ma swoje zaburzenia. Ja mam ADHD i zaburzenia lękowe i pewnie jeszcze coś tam do czego jeszcze nie doszedłem. A ona ma też ona ma depresję i zaburzenia lękowe. Więc jakby na przykład u nas transpłciowość żadnym tematem problematycznym absolutnie nie była, ale moje ADHD już tak. Więc jak wiesz, jesteśmy w stanie na przykład wyczaić co jest na przykład nie wiem. Ustalamy coś i ja tego nie zrobię e, to ona wie, że nie zrobiłem tego nie dlatego, że nie wiem, jestem wrednym. No, że jestem wredny i chcę jej zrobić na złość i że ją zawiodłem i w ogóle wiesz, jakby, bo mogłaby mieć takie, bo hej, ma zaburzenia lękowe, ale ona wie, że to wynika na przykład z mojego ADHD i po prostu pff, mój mózg wybuchł i gdzieś tam ta informacja uciekła, nie? Że, że jakby zdecyd zdeklarowałem się jej na przykład dzisiaj ulepić pierogi, mm, mm. <laughs> więc, e, więc jakby wiesz, no te zasady są, są tworzone na bieżąco, y, są przegadywane na prawo i lewo, wynikają właśnie z tego, że potrzebujemy podobnej dynamiki i wynikają z, też z tego, że rozmawiamy o wszystkim, o tym, co nam się podoba, co lubimy, co jest super w tej relacji, a co jest nie bardzo okej, okay, nie? Y, więc no nie wiem, po prostu Czyli trzeba rozmowa, rozmawiać. rozmowa, otwartość, <laughs> przegadywanie rzeczy na bieżąco, konfrontowanie y, Wcześniejszych ustaleń z rzeczywistością i, i faktycznie ta otwartość jednak w kółko. A jeżeli tak. jesteśmy już przy y, temacie zaburzeń lękowych, bo to jest bardzo duży temat ostatnio, jakby czym, czym szerzej patrzę, tym więcej tego widzę i zastanawiam się, czy macie jakieś swoje sposoby na to, żeby sobie z tym radzić w relacji? Czyli. Tabletki? Od psychiatry? <grym> 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 Czyli tylko, jak, wiesz, bo chodzi mi o to. Że ten temat często jest bardzo problematyczny w relacjach, zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy jedna osoba um, jakby boryka się z taką historią, a na przykład druga nie doświadczyła tego na własnej skórze, więc nie do końca wie, czym to się je i nie do końca wie, jak tej pierwszej osobie okazać super wsparcie i być przy niej, kiedy dzieją się takie rzeczy. Czy macie wy jakieś takie sposoby na to, żeby. Zaburzenia lękowe nie za, jakby nie zatruwały trochę tego, co między Wami? No to przede wszystkim tabletki <grytania> i kontrola psychiatry. Po kolei, no jakby o, do mnie należy moja świadomość tego, jak moje ciało reaguje, kiedy zaczynają się lęki, jak na nie reaguje, co jest w moim stanem, kiedy zaczyna się ten stan lękowy, czy, czy wiesz, no różnie, bo u nas też jest tak, że ja mam. Ja na pewno mam ciągły przez cały czas te, te stany lękowe, w sensie cały czas jestem e, jakby nabuzowany nie? E, tym lękiem. Ona ma raczej także, że on się tak bardziej, e, nawet jeżeli jest przez cały czas, to, to tak bardziej wychodzi w konkretnych momentach, mhm. nie. E, no i ta świadomość, kiedy właśnie ja jestem przestymulowany i jakby co. Powoduje to, że mnie przestymulowała na przykład zbyt, zbyt duża grupa ludzi, e, co mi w tym pomaga. Mm, jakby i, nie wiem, czy tutaj mogę mówić zestawę, ale ja na pewno się wychowywałem w rodzinie w relacji e, m, parentyf parentyfikacja się to nazywa. Gdzie ja rozumiem, e, muszę się dowiedzieć, znać emocje mojego rodzica przed tym, jak mm -hmm. mój rodzic będzie je sam znał. E, I my to trochę prze przekładamy na związek to znaczy ja wiem kiedy do niej nie podchodzić i wiem to zawczasu, w sensie zawczasu no jakby dosyć szybko jestem w stanie to ogarnąć myślę, że dużo szybciej niż w relacji gdzie człowiek jest tego nienauczony, nie, jakby to nie jest zdrowe, że miałem taką rodzicę, mhm. jakby relację w domu, ale staram się, żeby to było zdrowe i na zdrowo to wykorzystywać teraz, no i jakby ja też jestem jakby jesteśmy w stanie zareagować na to wszystko zanim Doprowadzimy się do tego momentu, że, że, mm -hmm. że tak, do, dokładnie, nie? że jakby wybuchniemy oboje. Jeszcze nie mieliśmy sytuacji, chyba żebyśmy tak wybuchli. Wiesz. No zresztą my się bardzo mało kłócimy. Nasza największa kłótnia była o to, kto idzie pierwszy w radzie to do Kibla. No. Wien, dosłownie, więc to nawet nie jest żart, <grym> serio. <grym> I jakby przede wszystkim właśnie zwracać uwagę na siebie nawzajem, jak się czujemy każdego dnia, mówić sobie, że właśnie hej, wiemy, że przy tych ludziach jakby chcemy z tymi ludźmi spędzić czas, ale jakby mają taką energię, którą, która powoduje u nas bardzo szybkie przestymulowanie, więc oboje wiemy, że szybciej będziemy się zmywać z takiego spotkania na przykład i po prostu nie wiem, chociażby to, że hej, Czuję, że dzisiaj, dzi dzisiaj będzie ten dzień, gdzie może być niefajnie. I e, zwykła komunikacja po prostu. No my też mieszkamy ze sobą jakby od samego początku związku, więc e, te nasze reakcje na wszystkie rzeczy, które się dzieją dookoła nas i jak na nie my reagujemy i nasze organizmy orga reagują, e, poznaliśmy dosyć szybko. Więc może dlatego już tak nie jestem w stanie ich może nazwać i tak wiesz wyciągnąć bo to jest u nas już to jest takie naturalne po prostu. I to jest super, że to wszystko właśnie wychodzi naturalnie, że o niektórych rzeczach musimy sobie powiedzieć yy, i dopowiedzieć i mhm. się doedukować nawzajem. Yy, do edukować ale doedukować jednocześnie... nawzajem jakby o sobie w sensie ty edukujesz ją, ona edukuje ciebie o, o was samych w sensie. Mhm o tak, tym, jak tak, działają tak, tak. wasze mózgi, jak reagujecie na jakieś rzeczy, co wywołuje konkretne emocje, jakie to są emocje, o jakim natężeniu. Mówimy tak. No chociażby sposób, jak orientow bo y, diagnozę, y, że mam ADHD jest, mam od, od stosunkowo niedawna e, i przez pierwszy rok właściwie jakby cały czas widzieliśmy, że coś jest nie tak, ale tak trochę szukaliśmy, kminiliśmy, gdzieś tam to padło i zaczęło to wyszukać, znaczy w sensie wpadłem w internecie na informacje o tym, że dorosłe osoby mogą mieć ADHD. I było tak, że i ja, i ona na własną rękę szukaliśmy informacji, czytaliśmy każdy w swoim czasie, w swoim tempie, a jednocześnie, kiedy ja coś przeczytałem, czegoś się dowiedziałem, to jej mówiłem: Hej, patrz, tutaj osoby z ADHD mogą mieć takie dni, że są hiperseksualne, a z drugiej strony na przykład przez kolejny czas e, są totalnie out of dotyk i e, nie dotykaj mnie i tak dalej, nie? Jakby, że można tak mieć i że ja chyba tak mam i że ej, to, że tak mam, to może, może wynikać z tego, że właśnie mam ADHD, a nie, dla, nie dlatego, że jestem spierdolony. <grych> e, więc, e, wiesz, no, to tak jak, tak samo właśnie wracając do twojego pierwszego pytania, jak e, się przygotować na rozmowę z osobą e, transpłciową, tak z każdym innym, tutaj w akurat zaburzeniem transpłciowości nie jest zaburzeniem, <grych> właśnie to, że szukasz na własną rękę tych rzeczy i później to, co, to, co znajdziesz, o, o tym rozmawiasz. Oczywiście dbając o to, żeby była przestrzeń na tę rozmowę, bo wiadomo, no jakby nie każda relacja wygląda tak jak nasza. I um, nie wiem, nie każdy może się czuć komfortowo z tym, że od razu znajdzie coś w internecie i od razu musi polecieć i choćby skały srały i nie wiem, ona była na, w pracy i nie, miał, nie mogła rozmawiać, to muszę jej to napisać. Nie? Bo niektórzy potrzebują się spotkać na żywo i na ten temat porozmawiać. To jest totalnie spoko i totalnie walid, mm, no, więc jakby tą komunikację już trzeba dostosowywać do samych siebie. A czy ADHD takiej osoby dorosłej w relacji bardzo przeszkadza? Trudniało bardzo, dopóki nie miałem świadomości, że to jest ADHD. Na przykład to, że taki zoom out, tak zwany, stawa coś do mnie, mówi, a ja po prostu siedzę, patrzę na nią, kiwam głową, że tak, 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 mhm, wszystko rozumiem, a mój mózg po prostu robi bzd i e, gdzieś gdzieś Jakby indziej. totalnie nie. Mhm. Totalnie jestem gdzie indziej, dokładnie. No i totalnie się jej nie dziwię, że absolutnie ją to wkurzało i e, bardzo męczyło, no bo masz poczucie, że twoja Ktoś osoba. Cię nie m, mhm. No dokładnie. A kiedy wie, że to jest taki zoom out, to już nawet wie po prostu po moich oczach, po mojej mimice i moim zachowaniu. Mówi, dobra, ja ci to powiem później, a ja, dobra, dobra, czekaj, już wróciłem, mów teraz, nie? <grym> więc, ym, więc przeszkadzało, dopóki właśnie nie miałem świadomości tych wszystkich rzeczy i tych wszystkich zachowań, które e, biorą się za, za ADHD. I ym, nawet wiesz, teraz... Też. Mam na to leki, więc jest dużo lepiej, ale nawet nie będąc na lekach, a mając świadomość, że takie rzeczy mogą wynikać z ADHD, to to samo pomagało. I dla mnie, bo umiałem już to nazwać i umiałem to doprecyzować, i dla niej, bo wiedziała, wie, wie skąd się to bierze. Jak słucham tej, tej opowieści, tak to nazwijmy, to coś takiego mi się w, wiesz, w głowie wyświetla. Że w tych czasach, w których żyjemy, kiedy faktycznie jesteśmy trochę bardziej wrażliwi na, um, na albo zaburzenia, z którymi się borykamy, albo problemy, to jak działają nasze głowy, um, i że one mogą działać inaczej u każdego z nas, że to jest faktycznie um, może być bardzo pomożne, pomocne w relacjach, żeby. Obserwować siebie samego i siebie nawzajem, i jeżeli coś faktycznie, jakieś widzimy, paterny, tak to nazwijmy, czy powtarzające się sytuacje, czy coś, co może nas nakierować na, na jakąkolwiek formę tego, jak mózg czy nasz, czy tej drugiej osoby może działać, i że tam może być jakiś wzorzec, i że to mhm. nie jest zła wola, tylko mechanika okablowanie po prostu, to, uh -huh. że faktycznie to może być taka instrukcja obsługi później, którą dostajemy nie, w pewnym sensie, y, że to może być faktycznie bardzo pomocne w relacjach. Tak mi się no, wydaje. Ja w ogóle myślę, że w każdej relacji najważniejszą chyba dla mnie zasadą jest to, żeby pamiętać, że y, jakby wyobrazić wyobraź sobie taką y, relację, jak y, powiedzmy takie typowe zajęcia z malarstwa, y, takie wręcz filmowe, że na środku masz coś Tą mhm. jedną rzecz, mhm. postać, rzecz, cokolwiek, wydarzenie, sytuację, e, i masz dwie osoby, które ją malują, i nie ma opcji, żeby te dwie osoby patrzyły na tę te rzecz z dokładnie tej samej perspektywy. No nie, po prostu nie jesteś w stanie tego zrobić. I ta perspektywa może być różna dookoła całego tego obiektu. E, I to jest mega istotne, żeby pamiętać, że każdy ma swój background i na jedną sytuację patrzy inaczej. Stewa patrzy na moje niesłuchanie, jakbym ją olewał. Mm -hmm. Ja nie patrzę na tą sytuację w ogóle, bo mam wyłączony mózg przez chwilę, nie? <laughs> Wiesz, dla, nie wiem, to, że nie odpisuję jej od razu na jakąś wiadomość, to mm -hmm. dla niej może być sytuacją stresową, że coś mi się stało, bo na przykład... W w przeszłości w miała taką sytuację, mm -hmm. a nie wiem, naturalne jest dla nas to, że odpisujemy sobie od razu właściwie. E, choćby na przykład, nie mogę teraz gadać, mam spotkanie na przykład, Do albo wiesz, że nie mogę, nie mogę ulepić pierogów, bo e, mam tutaj rozmowę. E, i wiesz że nagle jej tak nie, nie, nie napiszę napisze jej od razu i przez nie wiem jakiś czas nie odpisuje to dla niej może być właśnie to stresogenne a dla mnie to może być bo jestem zajęty ja literalnie nie akurat wiesz yy, przez cały dzień byłem na działce i telefon nie wiem zostawiłem nawet w domu yy. i chodzi o to że każdy z nas ma inne postrzeganie danej sytuacji co nie zmienia faktu że obie strony mają prawo do tych swoich emocji yy, czyli ten ich obraz namalowany ma prawo być taki, jak je namalowali, ale żeby się spotkać i tak patrzeć na te swoje obrazy, od, wiesz, z drugiej mhm. strony, to to jest mega ważne w relacjach, nie. I chyba taka zasada domniemania niewinności też. Czyli nawet przy tym po prostu głupim niesłuchaniu. Y ja miałam taką sytuację, że jakby strasznie mnie to wkurzało, kiedy druga osoba właśnie nie słuchała. Ja to musiałam powtarzać trzy razy i za trzecim już byłam na tyle wściekła, że już jakby mówiłam, że już nie będę tego powtarzać, bo ktoś nie słucha, więc to jest nieistotne dla tej drugiej osoby. A to w ogóle tego nie oznaczało. Tylko to oznaczało, że ta osoba, z którą rozmawiałam ma niepodzielną uwagę. I kiedy no, nauczyłam się, wiesz. że kiedy on pisze smsa do kogoś, albo pisze maila, albo czyta coś w tym czasie, to po prostu mhm. nie gadam. I powiem to, co mam do powiedzenia trzy minuty później wtedy wszyscy są zadowoleni. No, e, tylko wiesz, no ta z, e, mega odkrywcze, ale zasada domniemanej niewinności też jest czasem zgubna, bo e, również wiesz, może nie w sytuacji, że ktoś mnie olewa, e, w, kiedy jest obok. E, ale w sytuacjach, kiedy ktoś mnie olewa, kiedy <grydy> nie ma mnie obok, albo wiesz, no jakby, do mnie, mhm. jakby zawsze do mnie muje niewinność, zawsze ja szukam błędów w sobie i to nie zawsze jest dobre, bo jeżeli twoja intuicja mówi, że coś jest nie tak, to prawdopodobnie coś jest nie tak. Jeżeli twoja intuicja daje ci red flagi, że typiarz albo typiara, albo osoba typiarska robi coś nie w porządku, to jakby być może właśnie tak jest i bardzo, wiesz, nawet jeżeli nie robi, faktycznie w danym czasie, nie mhm. wiem, nie siedzicie, nie zdradza, to nie znaczy, że jakby chodzi o to, że jeżeli ty czujesz się w tej sytuacji, że właśnie, nie wiem, I dajmy na się. to, ktoś ci nie odpisuje mhm. cały, cały dzień i ty możesz sobie od razu wkręcać, że, że typy aż cię zdradza, to niekoniecznie musi być tak, że on cię zdradza, ale to jest coś, że z czym ty się czujesz nie okej. Okay więc zasadą jest to, że musicie na ten temat porozmawiać, porozmawiać. no jeżeli, jeżeli on cię wiesz faktycznie zdradza, no to wtedy wiadoma sytuacja mm, ale jeżeli wiesz nie to, yy, a mu na tobie zależy to hej mordo, <śmień> zmień yy, w sensie popracujmy nad tym naprawdę możesz mi napisać, że nie możesz teraz, yy, tak. nie możesz teraz rozmawiać jakby, no nie wiem mam z ziomkiem taką yy, fajną rozmowę, że po prostu wysyłamy sobie bardzo dużo głosówek jak przeczytamy swoje wiadomości przez przypadek, to mamy zasadę, że piszemy sobie, że Ej, mordo, jakby odczytałem przez przypadek albo czytam odczytuję tylko zdjęcia, resztę odsłucham, jakby będę mieć chwilę. Jakby czasem naprawdę cię to nic nie kosztuje i <grym> naprawdę zmienia nie zabiera ci zbyt dużo wiele w czasu. Percepcji drugiej osoby. No. Bardzo dużo, to I... prawda. I wiesz, nawet i taka głupota, yy... nawet faktycznie taka głupota, jak się faktycznie odczyta na, na Insta, jak się ze sobą rozmawia, to faktycznie jest ta informacja, że ktoś to przeczytał. I jak ktoś przeczytał i nie odpisał, o Jezus. No, Prawda? ale w sensie wiesz, przypadek. Dokładnie. Tak. Wiesz, możecie się umówić na przykład na emotę, że grzybek czerwony będzie oznaczał, że nie masz teraz czasu. Ale odpowiesz później, wiesz, cokolwiek, no jakby teraz mamy takie możliwości w tym rozmawianiu ze sobą, że autentycznie jakby nie, nie powinno być z tym problemu. A jeżeli go mamy, to siądźmy na ten temat, porozmawiajmy. E, bo tak jak mówię, nie, wiesz, mogą być to Twoje zaburzenia lękowe albo historia poprzedniego związku, że e, tak samo się czułaś, e, a typ Cię zdradzał, e, ale warto o tym porozmawiać i e, jakby zobaczyć i ustosunkować się o, ze z dwóch stron, tylko właśnie tutaj trzeba tych dwóch stron, które chcą ze sobą rozmawiać i patrzą na to, jak, na te rozmowy jak na właśnie taki e, przykładowy panel malowania obrazów na zajęciach na ASP. Tak, czyli to jest kolejny sposób, by wydaje mi się, rozwiązywania pro problemów w relacjach, czyli nie szukania problemów jakby w sobie nawzajem, tylko tak jak mówisz, popatrzenia na ten problem, który jest czymś poza nami, czyli czymś jakby trzecim obiektem w tej sytuacji. Mhm. I porozmawianie Dokładnie. o tym, co można zrobić. Dokładnie, bo to nie ty jesteś problemem, nie twoja osoba partnerska jest problemem, tylko pro problem leży w środeczku, nie? No, oby, obyśmy tak tylko wszyscy potrafili. No, wiesz, no to wiesz, wymaga na pewno dużo pracy w relacji, dużo samoświadomości i ogólnej świadomości. E, I wymaga też m, tego, żeby naprawdę tym dwóm osobom na sobie zależało. Bo wiesz, ja patrząc na tam swoją, ten swój związek. Nie patrzę na to, jak jestem zakochany do końca życia miłością absolutnie romantyczną i tak dalej, wiesz, no, mm -hmm. nie, nie romantyzuję tego... Z... Bardziej niż to potrzebne. Oczywiście, że jestem zakochany na maksa w swojej dziewczynie, ale yy, patrzę na to jak na taką decyzję, że ja chcę być z nią. Ja, jakby, jest mi zajebiście dobrze w tej relacji. Ja nie chcę żadnej innej relacji, bo wiem, że nikt inny nie jest w stanie mi dać tego, czego, co ona mi daje, a to, co ona mi daje, to jest 100%, a nawet 150% tego, co. Ja potrzebuję. Więc e, to jest moja decyzja, że ja chcę być w tym związku, chcę być z nią w tym związku, chcę być szczery w tym związku i chcę, żeby i mnie, i jej było dobrze. E, to, czy będziemy ze sobą do usranej śmierci, jeszcze zobaczymy e, i, i wiesz, ale no, jakby to jest moja decyzja tu i teraz. Jeżeli ta decyzja się, się zmieni, to się zmieni. E, I tutaj bardzo fajne, bo jakby ja mam lęk przed odrzuceniem, który. Wiąże się z lękiem przed taką zbytnią bliskością, wiesz, przed tam małżeństwem, braniem kredytu, zamieszkaniem mm -hmm. razem i w ogóle. I bardzo pomogło mi takie zdanie, nie pamiętam już, gdzie je usłyszałem, być może w jakimś filmie, ale że żeby chcieć w związku, to trzeba decyzji, chęci, zgody dwóch osób. Trzeba do tego dwóch osób, ale jeżeli nie, jeżeli. Żeby nie było tego związku, mm -hmm. to trzeba, żeby jedna osoba nie chciała tego związku. Nie? To prawda. Mm -hmm. Więc mm, mega mi to pomogło. I co zabawne, wcale po usłyszeniu tego tekstu nie miałem jak dobra to, to idę. Tylko, y, tylko miałem właśnie, że jakby ja chcę być tutaj. I ona też chce być tutaj. Więc dlaczego mam się na ten moment stresować y, i, i bać, że nie wiem, że coś pójdzie nie tak? To jeszcze teraz z innej strony, takiej poważniejszej. Czy bycie w relacji z osobą transpłciową stawia przed nami jakieś inne wyzwania? Czy myślisz, że to jest trudniejsze, zwłaszcza jeżeli żyjemy w Polsce? Myślę, że oczywiście są dużo kwestie wyzwanie. formalne, yy, mhm. urzędowe, które mi przychodzą do głowy jako osobie, która zupełnie nie jest w tym temacie, ale chciałaby się czegoś dowiedzieć. Ale co jeszcze? E, to w ogóle zahaczamy tutaj o temat tego, że bardzo dużo osób cis płciowych się rzuca o to, że mówienie, że kto, jeżeli ktoś powie, że nie chce być osobą trans... E, jakby jako my, nasza społeczność trans, osób transpłciowych mówi, że jeżeli nie chcesz być z osobą transpłciową w związku, to jakby jest to transfobia, ale to ma dużo większy kontekst i tutaj go trochę rozszerzę. Chodzi o to, że ym, zaczynając z kimś relację, Załóżmy, że ta osoba jest super zarąbista, jakby totalnie wszystko ci w tej osobie pasuje, ale nie chcesz być z nią, bo jest osobą transpłciową. No to jakby o taki trochę trasfobie. No Oczywiście, no. no to wystarczy sobie podstawić pod to słowo jakiekolwiek inne słowo i już chyba wszyscy wiemy, że gdyby ktoś powiedział, że wszystko jest super, ale no kolor skóry, to, to nie. No, no to, więc to, to, to jakby... byłoby rasistowskie. Oczywiście. Natomiast. Yy, yy, jakby wiesz, na zasadzie zadaj sobie pytanie, czy jeżeli ta osoba byłaby cis-płciowa, czyli jakby nie byłaby trans, czyli ta mm -hmm. płeć byłaby taka sama jak ta przepisana przy urodzeniu i ta osoba byłaby cis-płciowa, to czy chciałabyś być tą, z tą osobą w związku? Jeżeli tak, no to jakby sorry, ale don't be transphobic i idź sobie stąd, ale mm, jakby totalnie Mam temat, kiedy rozkładamy to na czynniki pierwsze, bo na przykład mhm. można mieć preferencję genitaliów no ale to znaczy, że na przykład lubisz osoby z penisami, tak? I jakby ja jako transpłciowy mężczyzna, który póki co nie posiadam penisa, jakby przyszytego do mojej skóry, może tak, bo być może, że w przyszłości będę go posiada posiadał, to. Wiesz, jakby totalnie kumam, ale być może że kiedyś będę miał, jakbym miał, to jakby dalej bym, byłbym osobą transpłciową, jakbym był po trzeciej operacji i miałbym penisa i co wtedy, nie? Jakby czyli ta preferencja genitaliów jakby nie jest taka... Zero-jedynkowa. Mhm. Zero-jedynkowa, dokładnie. E, nie wiem, może być kwestia chęci posiadania dzieci, no to nie żeby coś, ale być może, że dalej by, byłbym w stanie urodzić dziecko, nie? E, ja osobiście będąc już parę lat na testosteronie, jakby... Żebym nie mógł mieć dzieci, to jakby musiałbym dopiero usunąć jajniki mm -hmm, i wtedy mm -hmm. jest 100% pewność, że nie będę ich miał, w sensie nie swoich mm -hmm. biologicznych, a zawsze można adoptować, zawsze można, wiesz, milion innych że, różnych rzeczy nope. zrobić, również mogę zamrozić sobie te jajniki, więc yy, yy, no, mógłbym wykorzystać je wiadomo w in vitro. Yy. Kolejną rzeczą, y, którą może, której można się obawiać jest dysforia. Aha, e, jeszcze wracając do y, posiadania dzieci, to jeżeli nie chcesz być osobą transpłciową tylko dlatego, że nie możesz mieć z nią biologicznych dzieci, to znaczy, że nie chcesz być osobą, która jest bezpłodna i z którą nie możesz mieć dzieci, a nie jest, że nie chcesz być osobą transpłciową, bo no, mamy tu rozbieżność y, tematów, nie? Mm -hmm. Kolejną rzeczą jest temat właśnie dysforii, czyli to, że jakby to jest ciężkie, to jest, może być ciężkie do, yy, przeżywanie tego, doświadczanie jako ja, ale też może być ciężkie dla osoby, z którą jestem w związku, bo to wciąż tak samo jak obciążenie depresją, czyjąś depresją, jakby jest ciężkie, nie. Yy, ale ja się decyduję na to, żeby moją osobę partnerską w tej depresji wspierać. E, tak samo decyduję się, żeby wspierać moją osobę partnerską w jej dysforii. Mm. No i jakby tych przykładów jest mnóstwo, i do każdej po prostu rzeczy wiesz, że na przykład możesz nie chcieć być z osobą, która jest tak obciążona psychicznie, ale nie chcesz być z osobą, która jest tak obciążona psychicznie i ma jakby tyle nieprzepracowanych rzeczy w sobie, mm -hmm. a nie z osobą, która jest transpłciowa. <laughs> wiesz, trzeba to rozdzielić. Tak. E, ale no tak, jakby bycie, bycie w takim związku, myślę, że y, je, może być wyzwaniem na kilku innych płaszczyznach. Y w tej relacji jakby akurat nie musiałem i nie musiałbym się tłumaczyć z tego, że ja jestem osobą transpłciową, ale w poprzedniej, gdzie moi byli teściowie poznali mnie jako kobietę, bo funkcjonowałem wtedy w społeczeństwie jako kobieta i musiałbym się im wyautować jako transpłciowy facet. No to mogłoby być, wiesz, no to jest jakby ta osoba moja partnerska też może doświadczyć jakiego, jakichś problemów w związku z rodzicami. To, że środowiska w ogóle Dokładnie. Mhm. To, że ja jestem otwarcie osobą transpłciową, mówię o tym na Instagramie, na TikToku. To, że moja osoba partnerska również tworzy i Instagrama i TikToka mm, i widzą to osoby, z którymi ona pracuje i mogą to zobaczyć, też mogłoby mhm. wpływać na jej pracę. No tak. Ale to już jest kwestia, kwestia tego, czy ta, ta osoba transpłciowa się autuje, czy nie, bo nie trzeba się autować i świat dookoła nie musi wiedzieć, że jestem osobą transpłciową. Um, więc, jakby tych wyzwań jest naprawdę sporo. To brzmi z mojej hmm. perspektywy yy, w, tak, w takim dużym skrócie i może uproszczeniu: jak to, że yy, decydując się na relację z osobą yy, transpłciową, musimy mieć bardzo dużo rzeczy poukładanych w głowie i musimy być bardzo świadomi siebie. Nie musimy. I... Nie musimy. No, jakby wystarczy nam. wiesz, no, jakby no jak nie. Cały czas się uczymy z siebie i dorastamy, i też poznajemy siebie. To nie jest tak, że musi, Ja muszę być doświadczony i pewny siebie, żeby. Nie, no ale być... to nie chodzi o to, że ta tak. osoba musi być idealna. Nie. Absolutnie, ale że musi być świadoma ym, swoich. Tak jak mówiłeś wcześniej, że na przykład z kim chce być, z kim nie chce być, dlaczego chce być z kimś, dlaczego nie chce być z kimś. Że ta samoświadomość musi być już naprawdę, nie że, wiadomo, że, nie że idealna, ale musi być do pewnego stopnia rozwinięta, ale też wydaje mi się, że ta gotowość uczenia się samego siebie i trochę rozwijania tej swojej świadomości musi być w tym człowieku. Ja myślę, że to, co mówisz, to dotyczy się każdej relacji, nie tylko z, z osobą transpłciową. Właśnie o to chodzi, nie? Żeby nie traktować osób transpłciowych jak, wiesz, zupełnie inne stworzenia, tylko pomyśleć sobie, że wiesz, na przykładzie tego podcastu chociażby, nie? Do tej pory rozmawiałeś z, z płciowymi mężczyznami, i dlatego ten podcast jest inny. Ale dlaczego rozmawiasz z transzjomkiem tylko ze względu na Month? Możesz, wiesz, wykorzystać to, że my wciąż jesteśmy mężczyznami, w sensie transpłciowi mężczyźni są po prostu mężczyznami i do takiej rozmowy zaprosić też innych ziomków, którzy robią rzeczy w internecie. Myślę, że też będą mieć ciekawe rzeczy do powiedzenia i po prostu, wiesz, no, traktować nas tak jak każdego innego człowieka, czyli jak człowieka, bo no niezależnie od tego, kto jest jakiej płci, e, jeżeli postrzegamy świat i ludzi przez pryzmat ich płci, to trochę słabo e, ogólnie rzecz biorąc... Y, bo wiesz, to, że patrząc na kobiety, jak na sła słabe kobiety, słabszą płeć, tutaj w cudzysłowie dużym oczywiście, mm -hmm. e, no to nie jest okej, okay, bo jakby może przyjść silna i fizycznie, może przyjść silna psychicznie kobieta i zazwyczaj są silne psychicznie i, i fizycznie, znaczy zazwyczaj, przepraszam, to już się sam gubię. E, jakby no wiesz, wiesz o co mi chodzi, nie? Że. Mm, jakby po, nie trzeba postrzegać świata przez płeć po prostu yy, i innych ludzi. Tylko właśnie przez to, że yy, jesteśmy tacy, jesteśmy, je, tacy, jacy jesteśmy, i czy ty, czy ja yy, różnimy się po prostu, bo wiesz, inaczej jesteśmy wychowani, yy, inaczej dorastaliśmy i dorastałyśmy yy, i po prostu decydując się na bliższą relację z kimś, decyduje się na to, że dla tej osoby będą. Mieć dużo większą przestrzeń na to, żeby sypała tam te swoje rzeczy, które mnie wkurzają, ale jednocześnie będę bronić siebie na tyle i znać swoje granice na tyle, żeby umieć rozmawiać o tych rzeczach, które mnie wkurzają. I czy to będzie z osobą transpłciową, czy z osobą cis-płciową, jakby to totalnie nie ma znaczenia. Myślę, że wiesz, no to jest tylko jakaś taka bariera w nas samych. Bo to trochę że... zahacza o to. Jak wy mówiliście trochę o swojej relacji, że w momencie, kiedy poznaliście siebie i tak złapaliście taki super kontakt, i wszystko się zaczęło zgadzać, to jakby wszystkie inne okoliczności przestały mieć znaczenie. I to chyba trochę e, no. o to chodzi. To chyba trochę, trochę o to wiesz. chodzi w ogóle, jakby niezależnie od tego, kim jest, czy nie jest ta druga osoba, że faktycznie o to. Po, połączenie i o to, że, że faktycznie jest ten, coś kliknie, nie? No, coś kliknie i że, że właśnie, że czujesz, że z tą osobą chcesz. Ale to fajne, tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć, że to było tak, że ja z Stewę poznałem i ona wiedziała mnóstwo na temat bycia lgbt ogólnie. Bo Sama jest przede wszystkim, ale też to, że jej siostra działa w organizacji LGBT, -owej. To, że jej mama to byłaby moją fanką największą i by się cieszyła najbardziej na świecie, że, że umawia się z transfacetem. I ona po prostu wiesz, wiedziała te wszystkie rzeczy, bo od małego w YouTubie siedziała, wiedziała, jakby znała transpłciowość jeszcze z zagranicznych kanałów na YouTubach, nie? I. I tak musieliśmy na te tematy wszystkie porozmawiać, bo mm -hmm. i tak musiał, wiesz, to, że się dowiesz na temat tego, że jest dysforia, to jest jedno i że osoby transpłciowe mogą, ale nie muszą mieć dysforii, to jest jedno. Ale to, że jak ta dysforia u mnie funkcjonuje, gdzie się objawia, kiedy, w których momentach, co mi pomaga, co mi przeszkadza, no to o tym wszystkim i tak musieliśmy porozmawiać w tej relacji. I tak musieliśmy się poznać. Wiesz, no to tak jak że ona musiała mi się pokazać jakby z tej strony, gdzie, gdzie ma depresję i ma gdzie ma epizod depresji i jak mam jej pomagać w tym, wiesz, to, że jest depresja i to jakby z czego może wynikać, i tak dalej, to ja to wszystko wiedziałem, ale z czego u niej to wynika, wiesz, mhm. jak jej mogę pomóc w tym. O tym wszystkim wiesz, no, to było bardzo indywidualne, jest indywidualne, i y, możesz być specem odnośnie transpłciowości, a i tak y, potrzebować w sensie i tak poznając kolejną osobę y, będzie się tego nowych od nowa. rzeczy. Mhm. Dokładnie. Więc no, czy, czy jakby to ci to przeszkadza i czy to już będzie. Czy ci to przeszkadza i czy to będzie wpływało na twój odbiór, to już jest Twoja decyzja i to jest już Twoja sprawa. I nie jest to wina osoby transpłciowej, nie? Że Ty na to patrzysz w taki, a nie inny sposób. Prawda. Ja tylko bym chciała jeszcze dodać ze swojej strony tak na koniec, że mm, super jest to, że jakby Jesteś, stajemy się wszyscy na tyle otwarci i na tyle rozumiemy drugiego człowieka, niezależnie od okoliczności, że decydujemy się wchodząc w nowe relacje w ogóle uczyć się faktycznie ludzi od nowa i, pozna i faktycznie jakby startować od zera i mimo różnych trudnych doświadczeń, naszych w poprzednich relacjach, na przykład. Ym, Przepracowujemy te rzeczy i, i faktycznie dajemy ludziom, wiesz, jak w ogóle relacjom kolejne szanse i niezależnie od tego, z jakimi problemami czy nieproblemami boryka się druga osoba, bo faktycznie jest tak, że coraz bardziej jesteśmy świadomi tego, że to niekoniecznie są... Cechy charakteru, złe intencje, albo po prostu przypadek, tylko czasami to są po prostu rzeczy, które są do jakby przepracowania i problemy, z którymi ktoś się boryka. Um, I kurczę, no, i żeby jednak uczyć się za każdym razem od nowa dawać tym ludziom wsparcie, w którymi relacjach jesteśmy. Myślę, że to jest super ważne teraz. Tak, czasach. myślę, że to jest super ważne. I jeszcze wiesz, to, że dużo razy w życiu i sam myślałem, że O Jezus, nie mam siły i nie mam ochoty już na żadne randki, bo no, męczyło i męczy mnie myślenie, że O Jezus musiałbym, wiesz, zacząć to wszystko od nowa, mhm. no, od nowa zamontować Tindera, nie wiem. E, umawiać się z kimś na kawę. Mm, I jakby wiesz ten start od początku jest taki strasznie przerażający zawsze, ale e, tak sobie myślę i. Będąc, im dłużej jestem w związku, tym więcej nowych osób poznaję, które są jakby, wiesz, gdzieś tam bliższymi moimi znajomymi i w tych relacjach, które nie są około romantyczne, wychodzą właśnie te rozmowy na temat, wiesz, dzieciństwa, naszych traum, naszych zaburzeń i tak dalej i to jest totalnie fajne, wiesz, poznawać Super to jest, człowieka. że o tym rozmawiamy. Super to jest. No to jest mega ekstra i wiesz i poznajesz człowieka, e, wiesz, pod kątem nieromantycznym. I, I tak go poznajesz na nowo, i będąc w związku kiedyś tam, e, te wszystkie osoby, które nas dzisiaj słuchają, myślą sobie o Jezus, trzeba zaczynać od nowa, albo właśnie sobie myślą, że o Matku Boska, już jestem w związku, już nic w życiu nie, niczego w życiu nie doświadczę, to tak naprawdę wiesz, cały czas można poznawać tych ludzi. I jak ten związek jest dobry, dogadany i zdrowy, i te granice są zdrowo postawione i e, wiesz, jakby znam. Co, znam wszystkie rzeczy, które Steve mogą zaboleć i które mogą ją zranić, ale znam je po to, nie, dla, nie, nie po to, żebym mógł je kiedyś wykorzystać, mm -hmm. tylko po to, żeby właśnie wiedzieć, czego nie robić i czego bardziej się, tym bardziej się wystrzegać, żeby jej nie zranić, nie? Jak e, kochać ją lepiej prostu... Jak kochać ją lepiej. Dokładnie. Kochać, no jakby, nie wiem, czy to wynika wpływa jak bar jakoś bardziej na kochanie, ale właśnie na tworzenie tej bezpiecznej przestrzeni, żeby ona czuła się bezpieczniej ze mną, nie? E I po prostu, wiesz, nie tracisz nic wchodząc do takiego związku i do takiej relacji, która jest fa faktycznie zdrowa, fajna, konsensualna i w ogóle. E I nie tracisz absolutnie możliwości poznawania nowych ludzi, e tylko e jakby wiesz, że decydujesz się już na bycie z tą osobą i że ta osoba właśnie daje ci wszystko, czego potrzebujesz, i że te nowe relacje e, i ty masz tego świadomość, i osoba twoja partnerska ma wtedy świadomość. To nie są po to, żeby znaleźć sobie kogoś i potem skoczyć w boczek, tylko e, i jakby przejść z relacji do nowej relacji, tylko po to, żeby znać tych ludzi i być, wiesz, znać więcej świata i tych doświadczeń i. Mm, no jakby przeżywać dalej to wszystko, co przeżywasz. Nikt ci nie zabroni, wiesz, iść na drinka z twoją osobą partnerską, czy jakby ze swoim najlepszym kumplem, nie? Jakby nic nie tracimy, wchodząc do relacji, która jest na pewno spoko, fajna i że wiemy, że to jest to, jest to gdzie chcemy tu być i z kim chcemy być tu i teraz. to ja jeszcze tak na koniec o tym zaczynaniu od zera, że mi się wydaje, że. Nie zaczynamy od zera. To znaczy, że jakby czym więcej doświadczeń w nas, tym my zaczynamy z innego miejsca i tym mamy inne umiejętności i skile, i inną wrażliwość pewnie trochę taką szerszą. Mhm. Więc nawet jeżeli nam się wydaje, że to jest zaczynanie od zera, to to jest już inny level po prostu tego zaczynania może od zera. Więc no, zdecydowanie. Tak, taką, takim optymistycznym akcentem. Bo widzę ja cały zakończyć. czas twoją minę i po prostu tam jest, widzę potok myśli i przemyśleń, które, które masz w naszej rozmowie. I, to jest to mój jest, ulubiony jest... aspekt tego podcastu, czyli moje przemyślenia i wnioski i mój wewnętrzny rozwój i to jest wspaniałe, kocham to. Cieszę się bardzo, że się rozwijasz przy tym, co robisz. To jest mega ważne. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że nie zanudziłam cię swoją niewiedzą i niedoświadczeniem i że miałeś nie, absolut, cierpliwość nie. do mnie jeszcze. Myślę, że bardzo wiele się dowiedziałam i na pewno bardzo dużo się nauczyłam i myślę, że macie super relację. Dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. I trochę się tego bałem, że to będzie właśnie kolejna rozmowa: typu o, doedukujmy o, do ludzi a propos transpłciowości i przeróbmy to wszystko, co robimy na każdej innej rozmowie. Mm -hmm. I to było mega super, że faktycznie mogliśmy porozmawiać o tych relacjach. Zahaczając o tą transpłciowość, wiadomo, no bo jej się nie da wyciąć z mojego życia, ale, ale właśnie cały czas opierając się głównie na kontekście tych randek. To było naprawdę super. Cieszę się bardzo. Dziękuję.